słyszysz śpiew, tam idź. Tam dobrzy ludzie mieszkają. Pamiętaj, że źli ludzie nigdy nie śpiewają. Więc bardzo serdecznie witamy wszystkich na naszym koncercie Kolęd. Dziękujemy panu wójtowi, który jest organizatorem. Wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy będą występować, a także przybyłem, bo bez publiczności również by się tutaj nic nie odbyło. Święty Augustyn mówi, kto śpiewa, podwójnie się modli. Tak więc zapraszamy do wspólnego śpiewu również tam, gdzie będzie okazja. Witam również serdecznie. Jako współorganizator, skromność księdza proboszcza nie pozwoli nam powiedzieć, że jest również organizatorem tej uroczystości. Bardzo się cieszę, że jest pozytywny oddźwięk tego wszystkiego. Zaczęliśmy w tamtym roku i chcemy, żeby to było cyklicznie co roku. W każdym kościele w naszej gminie były właśnie śpiewane kolędy. Patrząc po zebraniu, widzę, że z roku na rok jest to coraz więcej. Co tym bardziej cieszy, również witam wszystkich tutaj, wszystkich zebranych. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i że tutaj mogę być z Państwem w tym pięknym kościele. Ja przyznam, że jestem chyba tutaj pierwszy raz, jestem oczarowany, bo kościół jest absolutnie przepiękny. A dlaczego też mówię o tym? Ponieważ mamy duży fundusz na rewitalizację zabytków i mam nadzieję, że się uda nam również w parafii księdza proboszcza dokonać takiej rewitalizacji. To jest duży fundusz 50 miliardów złotych, który w tym roku przeznaczamy w całej Polsce na rewitalizację zabytków, ale również w gminie Sosnówka. Myślę, że ten milion złotych będzie wydany dobrze. Wystając z tego, że widzimy się w tym nowym roku po raz pierwszy, chciałem Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, żeby Pan Bóg prowadził, żeby ten Pan Bóg, który się narodził w Betlejem, dawał Wam tą radość nowonarodzonego Chrystusa i zbawienie, i pokój, i dobro, i żeby się wiodło zarówno w mnie, jak i Wam mieszkańcom w Waszych domach, żeby ten nowy rok 2023 był rokiem pokoju, żebyśmy tego pokoju doświadczyli, żeby za naszymi granicami wojna ustała, a ci wszyscy, którzy musieli opuścić swoje domy, mogli do tych domów wrócić, a my, żebyśmy nigdy nie musieli z tych domów uciekać. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na niezwykły koncert. Podczas dzisiejszego koncertu wewnętrzną tego pięknego kościółka, kościoła świętego Mikołaja w Rozwadówce, zabrzmią piękne polskie kolędy w wykonaniu niezwykłych wykonawców, niezwykłych zespołów, chóru, grup kolędniczych. A zaśpiewają nam dzisiaj kolędy młodzieżowy zespół śpiewaczy z Rozwadówki, zespół śpiewaczy z Rozwadówki, zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej w Chorodeszczu, zespół Miesiadnicy z Rzeszczynki, zespół Populanka z Kopytnika, obrzędowy zespół Jarzębina z Zawłocia oraz chór w Dubicy. Szanowni Państwo, dzisiaj nasz koncert jest wyjątkowy, dlatego że gościmy dzisiaj wolontariuszki. Nasze wolontariuszki Dorotę, Marzenę i Anię, które zbierają dla małej Paulinki Tarasiuk. Myślę, że Paulinkę Tarasiuk każdy zna, a jeśli nie zna, to ja przypomnę, że Paulinka od urodzenia choruje na skomplikowaną chorobę serduszka. Żeby uleczyć serduszko, potrzebuje kosztownej operacji. I właśnie dzisiaj między innymi ten koncert jest poświęcony Paulince. Przywieźli do Betlejem pasterze, grają skośnie dzieciom też ku Marirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a chwała na wysokości, chwała na wysokości.
Wszędzie przychodzimy po kolędzie. Wesoła jest nam dzisiaj.
zdrowie na ten nowy rok, żeby was nie bolała głowa ani bok, żeby wam się rodziła i kopiła pszenica i jarzyca, żytko i wszystko, w stodole, w domu, o Boże, co daj Panie Boże. Płyła Miszka raz.